Jedni budują byle jak, a drudzy tak, żeby było dobrze. Rowerzyści każdego dnia przekonują się, że podejście do budowy dróg rowerowych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. A wydawałoby się, że nie trzeba już tłumaczyć, dlaczego zamiast betonowej kostki powinien być asfalt. Łukasz Kądziołka. Kostka brukowa to zmora rowerzystów. Taką wątpliwą atrakcję chcieli sprezentować mieszkańcom na ulicy Portowej urzędnicy z Gliwic. Byliśmy przekonani, że to będzie taka standardowa asfaltowa ścieżka oddzielona takim wąskim pasem trawnika od jezdni. Tak było z nami ustalane na spotkaniach, kiedy ją konsultowaliśmy. Natomiast po analizie przetargu opublikowanego w BIP-ie okazało się, że tam doszło jakieś takie dziwne wrzutki i tam ktoś wpisał nawierzchnię z kostki. Zarząd Dróg Miejskich swoją decyzję tłumaczy tym, co znajduje się pod ziemią. Postanowiono użyć kostki, ponieważ łatwiej ją rozebrać, żeby dostać się do rur czy kabli. Dla kogo my to budujemy? Czy dla nas jest ważna wygoda sieciowców, którym być może za 10 lat pęknie rura i będą 3 metry kwadratowe musieli tego rozebrać i położyć na nowo? Czy gliwiczan i gliwiczanek, którzy będą po tym codziennie jeździć? Wygląda na to, że urzędnicy naprawią swój błąd i nawierzchnia zostanie zmieniona na asfaltową, czyli wpisującą się w metropolitalne standardy rowerowe. Taka właśnie droga powstaje w Mikołowie i ma przebiegać wzdłuż Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Chcemy ją zrobić szeroką, wygodną, rekreacyjną. Wiemy, że nie tylko rowerzyści będą z niej korzystać, ale również osoby na rolkach, na hulajnogach. Teraz dzieciaki, jest to bardzo modne ostatnio. Więc ten cel rekreacyjny będzie spełniony. Jest on odsunięty od drogi, ta ścieżka rowerowa, tej głównej drogi, więc myślę, że mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy Mikołowa, ale całej okolicy powinni być zadowoleni. Ścieżka o długości prawie 4 km będzie łączyła sołectwa Mokre i Bujaków. Ma być gotowa dopiero jesienią i będzie jedną z najdłuższych dróg rowerowych w metropolii.